niedzielę 15 maja na terenach Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku odbyła się 12. edycja gdańskiego biegu lekarzy i fizjoterapeutów. W zawodach wzięło udział około 70 zawodników z Trójmiasta, a nawet odległych zakątków Polski. Serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników. Trasa wymagająca, dużo wąskich, ciasnych zakrętów, schody, no ogólnie trasa dosyć wymagająca, nie pozwalała się rozpędzić, ale no, trzeba sobie radzić w każdych warunkach. Proszę nam powiedzieć, jak dzisiaj na trasie było? Bardzo ciepło, bardzo męcząco, ale przyjemnie. Tylko masowanie jest chyba cięższe niż bieg. Ale to tylko 5 km przecież dzisiaj. 5, ale naprawdę było ciężko. A jak w ogóle trasa? Bardzo urozmaicona. Trochę trawy, trochę szutru, trochę asfaltu, trochę kostek brukowych, trochę jąbów i trochę tartanu. Bardzo dobrze, moim zdaniem bardzo dobrze przygotowane. Nie przygotowałam się tylko na trzy kółka, nie? Mentalnie, ale tak to okej, jakby wszystko super. Medale fajne, super pomysł, że w ogóle na drewnie. Jestem zadowolona bardzo.